Cześć kochani, witam was w ten bardzo słoneczny dzień. Nie wiem co się dzieje, wiecie co, jest raz zachmurzone, raz świeci mega słońce, więc jak znowu będę co chwilę przyświetlona albo coś takiego, to przepraszam was serdecznie, ale nie mam żadnych rolet czy czegoś takiego na razie jeszcze chwilowo w oknach, więc nie mam też nawet jak tego zrobić i co z tym zrobić, a to pomieszczenie się jest jedyne, które nadaje się do nagrywania, więc przepraszam serdecznie i w ogóle będę próbowała tam pewnie w międzyczasie trochę przyciemniać albo rozjaśnić was, znaczy siebie, bo to jest po prostu jakaś tragedia. W każdym razie witam was w denku kolejnym. W tamtym miesiącu nie było denka, więc w tym miesiącu mamy takie denko. Pewnie torba była prześwietlona, znając życie. W każdym razie mamy wielką torbę i lecimy od razu, bo znając życie moje kochanie zaraz wróci i będzie krzyczał, że znowu nic nie robię, tylko nagrywam. Żartuję. Wczoraj miałam dzień sprzątania, starczy mi. Dobra, pierwszą rzeczą, którą zużyłam w tym miesiącu i tamtym w sumie, bo to będzie denko października i listopada, to były chusteczki, których pewnie nie widzicie, nie, coś tam będziecie widzieć. I to są chusteczki Velvet Baby. Velvet Baby chusteczki, które na początku mnie trochę wkurzały. Tak, to były chyba te. Bo były strasznie nasączone i po prostu jak chcieliście je wycisnąć, to aż po prostu ciekło z nich. Więc to były chyba te, tak mi się wydaje, że to były te. Tak, chyba tak. W każdym razie, bo miałam też 5000 innych rzeczy, no właśnie takich chusteczek. Ale ja używam ich ogólnie do tego, jak maluję się, czy coś w tym stylu. Oczywiście wszystko wylewam sobie na rękę i żeby po prostu ten cały brud z ręki sobie zetrzeć, to po prostu biorę sobie taką chusteczkę. I to jest super sprawa, szczególnie, że ostatnio też kupiłam chusteczki nawilżane do łazienki i tam też się sprawdzają super. Oczywiście nie dla dzieci, tylko takie, wiecie, łazienkowe, ale po prostu super sprawa. No i co jeszcze nimi robię? Chyba tylko tyle. Jakieś tam przecieranie sobie rąk, czy coś w tym stylu. Dlatego jak kupuję jakiś 3-pak, 4-pak, to oczywiście w ciul i jeszcze starczy mi to na naprawdę długo. Kolejną rzeczą, może wam to pokażę, aha, bo zużyłam też sporo płatków kosmetycznych i jednego zużyłam te z Tami, no, o, tak, właśnie tak. A drugie to były te Ola. I szczerze mówiąc, ja jakoś tak mega co do płatków nie jestem wymagająca, byleby mi się nie rozdwajały, te frocle takie nie latały. I ogólnie dla mnie jest czad, więc te Ola chyba były lepsze z tego, co pamiętam. Te Tami były chyba, one są chyba w Hebe, o ile się nie mylę. Ale ogólnie obydwie naprawdę spoko. Nie pamiętam tylko, czy te Ola były fajne, czy to właśnie nie one się tak rozdwajały. Kurde. No robię denko i nie pamiętam. Wybaczcie, ale no naprawdę, nie potrafię sobie tego przypomnieć. W ogóle to tyle ich zużywam, że jakoś tak. Zużyliśmy w sumie razem obydwoje patyczki kosmetyczne z Lilibe Rosmanowskie. I szczerze mówiąc, w ogóle jak to opakowanie teraz ładnie pachnie. Dziwna sprawa. Ale po prostu są bardzo fajne, tanie i nie rozdwajają się. W uszach wam nie zostaje żaden kłakań, nic takiego, więc są naprawdę fajne. No i moi drodzy, przejdźmy do rzeczy związanych z moimi włosami, bo nie będę was trzymać tam na koniec filmiku czy coś w tym stylu. Ogólnie włosy chciałam rozjaśnić, bo stwierdziłam, że wszyscy stwierdzili, że w blondzie mi lepiej, ale nie chciałam rozjaśniać ich od samej nasady włosów, bo stwierdziłam, że to po prostu nie ma sensu, włosy mi będą wylatywać, puszyć się i tak dalej. Szczerze mówiąc, teraz i tak one mi się puszą, końce szczególnie, bo końce mam najbardziej rozjaśnione. I dzisiejsze moje rzeczy, na razie one wyglądają dobrze, bo nie dość, że mają kurację dwa razy olejkiem Kerastase i jeszcze co? I prostownica, no to wiadomo, ona tam jakoś jako tako je ujarzmi, ale ogólnie zbyt dobrze to nie wygląda, więc zastanawiam się, czy was nie ściemnić trochę, powiedzmy. O, może będzie trochę lepiej. W każdym razie stwierdziłam, że chcę i koniec, będę je tak pielęgnować, będę je tak odżywiać, będę tyle maseczek dawać, że po prostu one wytrzymają, one dadzą radę. Co? Oczywiście. No odżywiam je, walę na nich maseczki niesamowicie dużą ilość, odżywki jakieś super ekstra, szampony zmieniłam na profesjonalne, ale to i tak jest jeszcze mało, trzeba je olejować, trzeba nakładać jakieś sera na końcówki i tak dalej, bo te końcówki mam najbardziej zniszczone. Ogólnie tutaj włosy są spoko, ale końcówki są najbardziej zniszczone. Przede wszystkim, najpierw chciałam sobie rozjaśnić, myślałam, że to podziała, żeby sobie rozjaśnić te włosy tak spokojnie i jak najmniej inwazyjnie, czyli nie używając rozjaśniacza. I na początek wzięłam sobie tą farbę z Garniera. Oczywiście, że jej nie zobaczycie. O,
To jest Garnier Nutris Truly Blonde i powiem Wam, że to jest odcień super rozjaśniający. I moja siostra rozjaśniała sobie nim włosy, znaczy nie rozjaśniała, tylko ona od razu potraktowała swoje włosy rozjaśniaczem i później pofarbowała, bo miała bardzo takie, wiecie, aż rude te włosy, więc pofarbowała sobie tą farbą i ona przepięknie zniwelowała te wszystkie czerwone podtony i po prostu wyglądały włosy przepięknie. Myślę, w związku z tym, że ja mam ileś tam odcieni jaśniejsze od niej włosy, to po prostu zrobię sobie taki motyw, że najpierw spróbuję tą farbą, może coś wyjdzie. Ale szczerze mówiąc, praktycznie nie była zauważalna różnica. Chociaż teoretycznie oczywiście nie będziecie pewnie tutaj widzieć, albo będziecie, tutaj są oczywiście, że jeżeli schodzicie z takiego ciemnego, to Wam wyjdzie blond. Serio, weźcie w to, nie wierzcie w ogóle. Szkoda gadać. A często właśnie zdarza się też tak, że kupujecie sobie blond. Ja miałam tak kiedyś z L'Orealem, że kupiłam L'Oreala blond jakiś, nie pamiętam jaki, nie pamiętam co to była za farba, to było już o kilka ładnych lat temu. I po prostu zamiast takiego, wiecie, chłodnego blondu, wyszły mi włosy czarne prawie. Także do blondu było im bardzo daleko i byłam wściekła, ale mówię, dobra, już niech zostanie ten ciemny kolor, bo po prostu nie chciałam bardziej katować swoich włosów. Tutaj niby mamy trzy olejki i tak dalej, tak, jasne. W każdym razie bardzo fajnie się tą farbą, bardzo fajnie się tą farbę aplikuje, jest bardzo wydajna, na moje włosy na przykład bez problemu starczyło, moja siostra ma włosy gdzieś tak do ramion, no może trochę krótsze. I po prostu nie wiedziałyśmy aż co z tą farbą robić, bo oczywiście ja jej malowałam włosy. A oczywiście, bo wiecie, że jestem szurnięta, ale ja sobie to wszystko robiłam sama, to co teraz Wam opowiadam, więc po prostu stwierdziłam, że nie będę czekać ani na przyjazd mojej siostry, ani na to, aż ja tam pojadę do domu. Po prostu zrobię to sobie sama, ponieważ tak, bo tak sobie zamarzyłam. No, ale nic to nie dało, oczywiście. Ta farba Garniera nic nie dała. Potem stwierdziłam, że Magda, przecież Ty rozjaśniałaś włosy tymi sprayami wszelakiego rodzaju, typu Marc Anthony, John Frieda i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziłam, że John Frieda był mniej hardkorowy i nie rozjaśniał tak ładnie tych włosów, ale Marc Anthony już bardzo chętnie i ciekawie to robił, więc stwierdziłam, że go kupię, znaczy miałam go kupić, ale moja siostra powiedziała, halo, halo moja droga, przecież ja go jeszcze mam, to mogę Ci oddać. I właśnie tak to zrobiłam. Tutaj macie takie psikadełko, takie właśnie. O, macie coś takiego i to jest Wasz przyrząd. I powiem Wam szczerze, że myślałam, tak, rozjaśnię mi to z jeden odcień, max dwa i będzie w porządku, ale niestety nie wiem co się stało, on po prostu przestał działać na mnie, czy nie wiem co się stało. Zero różnicy. Myślę sobie, kurde, no jestem tak napalona na ten blond, no coś jest nie tak. No i po dłuższych przemyśleniach stwierdziłam, że zrobię to samo, co moja siostra, czyli po prostu potraktuję swoje włosy rozjaśniaczem. Od razu mówię, że moja siostra, zanim cokolwiek w ogóle wklepie na swoje włosy, takiego, co ma ingerować w jej kolor na przykład, czy coś w tym stylu, sprawdza najpierw na tysiącach forum, czy to jest w ogóle w porządku. Fora, blogi, dla niej to jest podstawa. Teraz ja stwierdziłam, że dla mnie oczywiście też. No i stwierdziła, że najlepsza jest, najlepszy taki, najfajniejszy rozjaśniacz będzie ten z Joanny Multiblond. I ona nim sobie rozjaśniała włosy, więc stwierdziłam, że ja też sobie nim rozjaśnię, bo nie dość, że piękniej u niej to wyglądało, to myślę, że na mnie też będzie to fajnie wyglądało. Więc on rozjaśnia o 4-5 tony max. Zależy, w zależności od tego, ile je podtrzymacie. Ja oczywiście robiłam sobie coś takiego, boże, robiłam to sama w ogóle, whatever. Robiłam coś takiego, że najpierw nakładałam na końce ten rozjaśniacz, żeby po prostu końce najbardziej złapało, bo chodziło mi o to, żeby końce były najjaśniejsze i potem stopniowo przesuwałam się w górę, tak żeby tutaj było takie, wiecie, w miarę łagodne przejście, ale oczywiście nie dało się tego tak uzyskać, wiecie, jak w profesjonalnym jakimś salonie fryzjerskim, ale mówię, ja rozważałam opcję pójścia do fryzjera, żeby taką rzecz mi zrobił, po czym stwierdziłam, że może jednak nie. Nie wiem dlaczego, jakoś tak stwierdziłam, że jeżeli ktoś kupi też podobny rozjaśniacz, tylko ewentualnie efekt będzie trochę inny, no na pewno będzie ciut ładniejszy, sporo ładniejszy, ale miałam też świadomość tego, że ja nie będę tego robić na chama, w takim sensie, że będę próbowała to robić na spokojnie, bo ja te włosy miziałam, żeby tam wszędzie ten rozjaśniacz wszedł ładnie. To nie było na zasadzie, zrobię to w 5 minut i nara, niech mi te włosy się rozjaśnią. Absolutnie, tak nie było. Więc stwierdziłam, że zrobię coś takiego. I oczywiście po tym rozjaśniaczu efekt jest taki, jak widzicie. Kupiłam potem jeszcze farbę L'Oreala, żeby sprawdzić, żeby nałożyć ją w razie gdyby, tak w razie W, gdyby, co mi się robiło, gdyby miała żółty odcień. On nie jest taki blond, wiadomo, teraz jeszcze przez to
chorobliwe słońce. Oczywiście wygląda jeszcze inaczej, ale nie jest taki, to nie jest taki pomarańcz, w jakieś takie mega super żółte tony nie wpada. Będę po prostu to robić, rozjaśniać będę sobie, znaczy rozjaśniać, oziemniać ten kolor będę sobie płukanką. Więc stwierdziłam, że płukanka mi wystarczy, mam w domu płukankę i tak to sobie będę robić, bo po prostu tak. No. Także tak to mniej więcej wyglądało. Także to był rozjaśniacz, który tak mi rozjaśnił włosy i nic z nimi w sumie już więcej nie robiłam. To był Joanna Multi Blonde Intensive. Ten 4-5 odcieni jaśniejsze włosy. On wygląda tak. No. Ja stwierdziłam, że ani Was nie będę męczyć, ani siebie, żeby tutaj jakieś cyrki odwalać, więc przeniosłam się w odrobinę inne miejsce. O matko, tragedia. Więc tak, z włosami już skończyliśmy. Tak, powiedzmy. Z rozjaśnieniem skończyliśmy, z włosami jeszcze nie, bo tutaj będzie też kilka rzeczy do włosów. Więc kolejną rzeczą, którą zużyłam, to są standardowo moje kępki Ardell, których oczywiście mieliśmy tutaj dużo, 112. Oczywiście stwierdziłam potem, że głupio zrobiłam, bo w każdym opakowaniu takim zwykłym jest po 56 sztuk, więc w sumie wychodziło na to samo. A cena była praktycznie taka sama, jeżeli nie tam złotówkę większa, więc trochę dałam się nabrać, ale dobra. Powiedzmy, już drugi raz tego nie zrobię. Kolejną rzeczą, jaką zużyłam, i to w sumie zużywałam ją trochę na chama, bo stwierdziłam, że no przestańcie, przez zimę nie będę takich rzeczy używać, to była moja mgiełka z Avonu, ta z jabłeczkiem, z jabłuszkiem, przepraszam. I stwierdziłam, że tak, muszę ją zużyć, bo po pierwsze, nie będę na pewno używać jej przez jesień-zimę, bo nie oszukujmy się, ale no to nie jest zapach na jesień-zimę, więc stwierdziłam, że właśnie tak to mniej więcej zrobię. Miałam 100 ml i powiem Wam, że może z tym czasem, jaki ona pachła, pachniała, to szału nie było, ale powiedzmy sobie szczerze, wydajność tej mgiełki jest naprawdę spoko. Także następnym razem na wiosnę też zamówię pewnie jakieś takie właśnie coś orzeźwiające, odświeżające, żeby to nie były jakieś ciężkie perfumy. I to pewnie też będzie mgiełka z Avonu albo jakaś inna mgiełka, zobaczymy, ale wydajność tej mgiełki była naprawdę super. Następna rzecz, jaką zużyłam, to był... To jeszcze z lata w sumie mi zostało, ale potem stwierdziłam, że wykorzystam to, bo szkoda by było. SOS Skin, czyli z Sorai ten balsam łagodzący po opalaniu. I powiem Wam, że stwierdziłam, że na pewno w przyszłym roku, do przyszłego roku się przeterminuje, więc chciałam go jakoś wykorzystać. I wykorzystałam go po prostu nawilżając sobie nim nogi. Także tak mniej więcej go wykorzystałam, zresztą tam na całe ciało go kładłam i to było do mniej więcej połowy października, po czym mi się skończył i stwierdziłam, że w sumie to fajnie, bo jakoś mega super ekstra, intensywnie nie nawilżał, a no w sumie po co mi taki kosmetyk, skoro wolę sobie kupić fajne masło, masełko do ciała czy coś w tym stylu. Także ogólnie jeżeli chodzi o opalanie, to no to był spoko. On bardzo ma w sobie takie, mi się przynajmniej wydaje, że to jest konsystencja, trochę olejku jak się go nałoży na ciało, bo on jest taki później taki Ale jeżeli chodzi o jakieś takie, wiecie, poparzenia stopnia X, to znaczy, wiecie, kiedy już jesteście naprawdę czerwoni albo coś takiego, macie jakieś zaczątki bąblów czy coś, to raczej już Wam super ekstra nie pomoże, ale co Wam wtedy pomoże? Ale jeżeli powiedzmy robicie coś takiego, że wychodzicie sobie na słońce, opalacie się tam powiedzmy 30 minut, godzinę i potem się nim posmarujecie, to faktycznie też jest druga sprawa taka, że jeżeli fajnie nawilżycie tą skórę, to nie dość, że ta opalnizna wygląda dużo lepiej, Wasza skóra nie jest przesuszona przez to, to jeszcze co? Opalenizna utrzymuje Wam się naprawdę dużo dłużej. Ja na przykład miałam tak, że nawilżałam w tym roku i w tamtym roku zresztą też swoją opaleniznę i do grudnia, nawet do połowy grudnia naprawdę było widać te miejsca, gdzie się opalałam, a gdzie nie. Teraz jest zresztą to samo. Także następną rzeczą do opalania była moja ziaja Sansopot i to jest ten mleczko utrwalające opaleniznę. Z tym utrwaleniem opalenizny to tak różnie bywa, ale podobało mi się w nim to, że ono bardzo szybko się wchłaniało, więc co robiłam? Inteligentnie, tak rozjaśniam Was trochę, więc inteligentnie kładłam go sobie na nogi, bo nie dość, że szczególnie na te części od kolana w dół, bo po prostu tak fajnie mi nawilżał ten balsam skórę i jeszcze do tego tak fajnie się szybko wchłaniał, że stwierdziłam, że szkoda byłoby go wyrzucić, bo kolejna sprawa, no... Pewnie wyrzuciłabym go gdzieś w grudniu czy coś, bo stwierdziłabym, że jak już jest tyle przeterminowany, bo to już tak, bo on byłby już z pół roku przeterminowany, zanim by dotarł do lata, więc stwierdziłam, że po prostu tak go sobie wykorzystam i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona i co prawda z utrwalaniem opalenizny to tak różnie bywa, ale w miarę fajnie nawilżał skórę, więc coś tam się czuło, że coś z tą skórą było robione.
Następną rzeczą, jaką zużyłam, był wygładzająca eksfoliacja, antycelulitowy serum o działaniu złuszczającym z Iren. I szczerze mówiąc, nie używałam go regularnie, biję się w piersi, ale ja ogólnie takich rzeczy nie używam regularnie. Mam najście, że po prostu przez 2-3 tygodnie używam ich namiętnie, wmasowuję je w każdą partię swojego ciała, a później oczywiście o tym zapominam, tudzież nie chce mi się, tudzież stwierdzam, że jeżeli mają mi ręce śmierdzieć antycelulitem, no to nie. Także tak to mniej więcej u mnie wyglądało. Po czym stwierdziłam, że kupię sobie drugi. Kupiłam teraz jeszcze inne perfekty, ale ten wykorzystałam, szczerze mówiąc, wielkiego wow nie było. Ja nie wiem, te antycelulity to w ogóle, czy ja ćwiczę, czy nie ćwiczę. One jakoś tak na mnie działają, ale nie działają. Ale to jest też spowodowane właśnie tym, że ja jestem taka, wiecie, że się smaruje, ale się nie smaruje. Następną rzeczą jest szampon z L'Oreal Elsev. Pomijając fakt, że właśnie od jednej z Was dostałam komentarz, że L'Oreal testuje swoje produkty na zwierzętach. Nie wiem, co mogłam na ten temat powiedzieć. Chyba moja mina wyraziła wszystko. Jestem po prostu... jest mi z tym źle. Ale dobra, ale cieszę się poniekąd z tego, że kupiłam ten szampon. O ile tak to można nazwać, bo on mi się nie sprawdził, więc stwierdziłam, że akurat jest czad, bo ma niby to być właśnie efekt volume czy czegoś takiego, a oczywiście efektu volume nie było i tak mniej więcej to wyglądało. Bardzo szybko przytłuszczały mi się po nim włosy, były oklapnięte, znaczy może nie oklapnięte, ale takie, wiecie, jak macie włos, macie takie wrażenie, że macie włos pokryty jakimś, nie wiem, preparatem, który jeszcze nie zmyłyście dobrze. I to właśnie było na tej zasadzie, mnie to strasznie denerwowało, więc stwierdziłam, że drugi raz nie kupię. Kolejną rzeczą, jaką zużyłam, jeżeli chodzi o włosy, to jest mój radikal, kochany. Drugi już w ogóle kończy, więc pewnie będzie w następnym denku. To jest orzywka wzmacniająca, regenerująca i to jest właśnie ten z tym śmiesznym ciućkiem. jak to ja mówiłam. O, ciućka nie ma, kurde. A, wiem dlaczego, bo po prostu, tak jak mówiłyście mi, zdjęłam go sobie. Wzięłam go jakoś nożyczkami czy nożem, po prostu sobie go tak pyk i zużyłam go całego w końcu. Wasza rada była cudowna. No. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Ja wiecie, zresztą ja o nim mówię od x czasu, że ja go uwielbiam, kocham i miłością bezwzględną i tak dalej. Mam teraz meda i szczerze mówiąc, chyba ten jest lepszy, o ile się nie mylę. Przynajmniej mi się wydaje, że ten był jakiś taki, nie wiem, bardziej chyba na mnie działał. Następną rzeczą, jaką zużyłam, są, o dziwo, antyperspiranty. Ja Wam oczywiście rzadko pokazuję takie rzeczy, ale stwierdziłam, że skoro już ich tyle zużyłam, to Wam pokażę. Aquacelin, który kupiłam już ja jakiś dobry czas temu, to stwierdziłam, że tak, na początku był super, potem zaczął mega śmierdzieć, więc stwierdziłam, że gdyby ktoś się pocił czy coś w tym stylu, jakoś tak, wiecie, mocno, on fajnie działa, ale gdyby ktoś na przykład, nie wiem, nałożył go sobie, a nie jest na takiej zasadzie, że strasznie się poci, to on śmierdzi sam w sobie, więc kurde, nie wiem, co bym wolała, śmierdzić jak ten Aquacelin, czy śmierdzić potem, no po prostu sorry. Nie kupię go drugi raz w każdym razie. Adidas, który jest moim ukochanym antyperspirantem, zawsze go kupuję. Teraz kupiłam Garniera i też jestem z niego zadowolona, ale Adidas to jest zdecydowanie mój numer jeden. Do takich, wiecie, przydomowych rzeczy mam właśnie Synergena, tudzież Isanę. Isanę wzięłam dlatego, że miałam wtedy ten wyjazd i na wyjazd go sobie teoretycznie wzięłam. Teoretycznie. Oczywiście nie zużyłam go całego. Oddałam go mamie. Mama stwierdziła, że jest kijowy, więc oddała mi z powrotem. I szczerze mówiąc, faktycznie, jeżeli jakoś szczególnie się pocicie, to zdecydowanie nie. Tak samo z Synergenem, ale mi zależało na tym, żeby jakoś tam, wiecie, chwilowo się odświeżyć czy coś w tym stylu i żeby po prostu... Ja jakichś mega wielkich problemów z poceniem się nie mam, a one naprawdę fajnie pachniały, więc stwierdziłam, że czemu nie. No, kolejną rzeczą, jaką zużyłam, jest baza z Art Deco. Baza z Art Deco jest fajna, jest spoką w sumie. Ona jest niby anti-aging effect, ale nie, zdecydowanie nie. Jakiś tak, niby jest silikonowa, ale nie jest. Ja teraz się przerzuciłam na The Balm i teraz testuję The Balma, bo stwierdziłam, że tak. Bo tak będę go testować. No kurde, widzicie, co się z tą pogodą dzieje? To jest w ogóle jakaś parodia reklamy. O, jeszcze, tak, tak, Magdalena, najlepiej. W każdym razie stwierdziłam, że drugi raz może bym ją kupiła, ale chcę spróbować The Balma i chcę spróbować w ogóle innych baz. Wiecie, jaka ja jestem, ja uwielbiam testować, uwielbiam. Następną rzeczą, jaką zużyłam, był słonecznik Uroda Kwiaty Polskie. Słonecznik. I on miał wygładzać i odżywiać. Szczerze mówiąc, nie chciałam go nakładać na twarz, bo miałam przykre przejścia z melisą, więc stwierdziłam, że... I szczerze, i naprawdę, faktycznie, nałożyłam go lekką warstwę na szyję i dekolt, czad. Nałożyłam trochę grubszą, zaczęło mnie wysypywać, więc coś w tym składzie jest takiego, co mi
nie bardzo pasuje i szczerze mówiąc nie kupiłabym go drugi raz. Teraz kupiłam na szyję i dekolt Nivea. Tak, kupiłam Nivea zwykłą. No i jak na razie mi się sprawdza, fajnie mi nawilża i tak ma być. Dobra, i teraz moi drodzy rzeczy mniejsze. Tu będę miała kilka próbek, kilka jakichś tam wiecie pierdółek i oczywiście zapachy. Wyjmijmy to. Dobra, pierwszym zapachem, jaki Wam pokażę, będzie Madagaskar Orchid. I powiem Wam, że drugi raz bym go nie kupiła, szału nie ma, ogólnie ta cała Egyptian wersja nie zachwyciła mnie. Nie wiem, to jest taki ciężki zapach, może dość kwiatowy, ale takie ciężkie perfumy. Tak mi się przynajmniej kojarzy z takimi ciężkimi perfumami kobiecymi na wieczór. Coś, co mi oddała Marta, czyli, o Boże, Gingerbread Maple. Bardzo słodziutki zapach, aż za słodki. W każdym razie, tak się właśnie zastanawiam, czy przypadkiem moje kochanie nie wróciło. W każdym razie, nie wiem, czy kupiłabym, świeczki na pewno bym nie kupiła, drugi raz może kupiłabym wosk. Ciekawy zapach dla kogoś, kto lubi takie śmietankowo, słodkie, lukrowe zapachy. To będzie na pewno czad. Kolejną rzecz, jaką wypaliłam, jest Blissful Autumn. To jest w ogóle chyba wszystkim znany i lubiany zapach. To jest typowa jesień, pogoda, kiedy jest złota jesień, pada deszcz. No, tak mi się kojarzy. I oczywiście nuty męskie, zdecydowanie. Wypaliłam go, ale trochę mnie też wkurzał, bo ja ogólnie męskich zapachów nie za bardzo lubię. Jak go kupiłam, go uwielbiałam i szczypałam tak się, wiecie, z tym, żeby jakoś tam za dużo go nie zużyć, a potem jakoś tak mówię, kurde, nie bardzo. Nie bardzo mi się już potem podobał. Cukierkowa wróżka od Craft & Beauty. Moi drodzy. Faktycznie czuć tu cukierki, takie landrynki albo coś takiego, ale stwierdziłam, że drugi raz bym go nie kupiła. Było zdecydowanie więcej innych ładnych zapachów, które z Craft & Beauty bym kupiła, a to jest jakoś tak... No do moich ulubieńców zdecydowanie nie trafi. I rzeczy małe. To jest z Perfekty. Z Perfekty nie będzie, ale to jest Perfekta. Ekspresowa maska multi-odżywianie. Ona wygląda mniej więcej tak i powiem Wam, że rzeczywiście fajnie, fajnie, całkiem fajnie to robi, fajnie odżywia skórę. Chociaż fajniejsze jak dla mnie były te maseczki. Jezu! A ja się będę teraz denerwować w tym filmiku. To będzie chyba najbardziej nerwowy filmik na całym moim kanale. Sera normalna, sucha, rzeczywiście fajnie odżywia, fajnie nawilża. Chociaż właśnie tak jak zaczęłam Wam mówić, myślę, że były maseczki, które używałam, które fajniej nawilżały i bardziej odżywiały skórę. Ale to też jest naprawdę bardzo fajne. Dobra, lecimy dalej. Następną rzeczą jest balsam do ciała pod prysznic Nivea, który... Oj, to jest akurat próbeczka, którą dostałam. Ja go uwielbiam, uwielbiałam go. On rzeczywiście może jakoś tak super mega ekstra nie nawilża, ale to jest takie fajne początkowe nawilżenie, żeby potem tylko cieniusieńką warstwę jakiegoś tam masełka albo balsamu sobie nałożyć. Także ja jestem jak najbardziej za. PS, jeżeli macie jakieś odpowiedniki tego, to dawajcie znać w komentarzach, jak się spisuje. No, na czym to ja skończyłam. Dobra, lecimy dalej. Następnymi rzeczami, jakie zużyłam, oczywiście, to jest standardowo moja barwa siarkowa, czyli ta maseczka, którą uwielbiam. No, Jezu, znowu wychodzi słońce. Więc tak, jak wiecie, ona jest dla mnie zaczepista, jeżeli chodzi o jakiegokolwiek rodzaju oczyszczanie czy coś w tym stylu, to jest po prostu taka. Więc tak, stwierdziłam, że będę na pewno kupować ją częściej, chociaż będę robić ją trochę rzadziej, bo ona jednak ma w sobie coś takiego, że wiecie, potem czujecie takie lekkie ściągnięcie, więc... Odżywianie na pierwszym stopniu, szczególnie, że teraz jak już się zaczął ten okres grzewczy, no to po prostu skóra sucha i tak dalej. Następną rzeczą, jaką wykorzystałam, to była moja próbeczka z Natura Siberica. Siberica, tak. I to jest Warm Olefia Body Wrap. Co by nie było, w każdym razie dopiero jak zaczęłam tego używać, to się zorientowałam, że to jest rzecz, którą trzeba zużyć pod prysznicem, więc... Zrobiłam mniej więcej taką minę i stwierdziłam, że no dobra, no jak mówicie, to mówicie. Więc tak, trzeba było wmasować to sobie w problematyczne area. Nie wiem w ogóle, co to znaczy problematyczne area. Które problematyczne area, bo jest ich dużo. I zostawić na 15-20 minut, po czym zmyć ciepłą wodą. Oczywiście nie zrobiłam tak, bo gdybym miała czekać z tym 15-20 minut, to by mnie szlak jasny trafił. Ale jest tutaj kilka mililitrów, z tego co pamiętam, 6 mililitrów. I szczerze, nie starczyło mi to nawet na jedną nogę, więc jeżeli chodzi o ekonomię, to lipa, totalna lipa. Także stwierdziłam, że nie skuszę się, ale jeżeli macie coś z Natura Siberica, a wiem, że one ostatnio są jakoś tak popularne i na blogach dużo dziewczyn o nich pisze, to dajcie znać, może to wcale nie jest takie złe, tylko ta próbka moja jakaś taka nietrafiona. No, następną rzeczą jest, tu jest jeszcze kawałek mojej maseczki, tej z barwy siarkowej, także sami widzicie, ile ja jej zużywam. Po prostu raz w tygodniu to jest must have.
No i tak, pamiętacie jak mówiłam wam, że po prostu pierdyknęłam się i na filmiku dopiero zorientowałam się, że kupiłam peeling, a nie maseczkę. No to jest właśnie ten peeling, barwa siarkowa. I szczerze mówiąc, nie przekonał mnie, bo tak, ja lubię jak peeling mi zdziera ładnie buzię. Zdziera. No wiecie, ten pierwszy, pierwsza warstwa na skórka, pierwszy na skórek, whatever. Jest tak fajnie, wiecie, złuszczone i potem jak spłukujecie ten peeling, to czujecie tak naprawdę się tak, że ta skóra nawet wygląda lepiej. No tutaj czegoś takiego nie miałam, bo stwierdziłam, że za mało jest tych kuleczek peelingujących. Więc sorry, nie wydaje mi się, żebym kupiła go drugi raz. Ale maseczka jest zawalista, także maseczkę serdecznie polecam, peeling. Jak ktoś lubi takie spokojne peelingi, no to jak najbardziej. Ja wciąż szukam swojego idealnego peelingu, więc jeżeli macie coś na oku, tudzież jeżeli używacie coś fajnego, to dawajcie znać też w komentarzach. No, moi drodzy, przebrnęliśmy przez to wszystko. Cięć było, znaczy na pewno będzie 100 tysięcy i jeszcze więcej, ale powiedzmy, że tak miało być. Tak miało być. I co, moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam Was do innych filmików, łapki w górę, jeżeli Wam się podobało, oczywiście zapraszam też do subskrybowania mojego kanału, Boże, pierwszy raz to powiedziałam, no, także tak, życzę Wam miłego dnia lub wieczorka, kiedykolwiek to oglądacie i trzymajcie się, do następnego.